W ramach projektu prezentacji z cyklu Przestrzeń Artystyczna prezentujemy w Osiedlowym Domu Kultury Zasole wystawę zdjęć z planu filmu pod tytułem Oświęcim Praga w reżyserii Mirosława Ganobisa i Tomasza Klimczaka. Na zdjęciach zobaczymy aktorów, amatorów, którzy wcielili się w historyczne postacie, zabytkowe samochody i oryginalne miejsca, w których kręcono film. W filmie pokazano miasto z lat 30., właścicieli oraz pracowników fabryki. Motoryzacyjną historię połączono z wątkiem miłosnym. To już trzeci film zrealizowany przez miłośników historii ze Oświęcimia. Tym razem zafascynował ich samochód Oświęcim Praga, który był montowany w latach 30. w fabryce w Oświęcimiu. Jeździli nim m.in. malarz Wojciech Kossak, śpiewak Jan Kiepura i rajdowy mistrz Polski Jan Riper. Wystawę fotografii wsparła firma fotograficzna Chromat, spółka z o.o. z Oświęcimia. Thank you.